No i patrzcie, tam jest wywrócony grzybek, myślę sobie, o kurczę, ktoś tu szedł. A spójrzcie, obok, co mamy? Ano mamy przepięknego, młodziutkiego prawdziwka. Borowik szlachetny, w pełnej krasie. Super. I szukamy dalej. Witajcie moi drodzy, tym razem pojechaliśmy w troszkę inne miejsce, mianowicie w rejon, jakby to powiedzieć, żeby niezbyt dokładnie, powiedzmy tak, rejon Węglówki i Wiśniowej, o tak, a szukajcie sami tego lasu, życzę powodzenia. Myślę, że grzybobranie należy uznać za udane, ocencie sami miłego oglądania. Oczywiście na początek chciałem Wam zaprezentować przepiękną panoramę Beskidów, ale jest to niemożliwe z uwagi na mgły, deszcze, chmury. No ale taki urok naszej polskiej jesieni. Myślę, że damy sobie radę i bez tego. Pierwszy grzyb, na którego trafiłem, początkowo wydawał mi się podgrzybkiem, natomiast moją uwagę zwrócił tutaj kolor nogi, taki czerwono-żółtawy jak u sitaka i żółta gąbka taka od spodu i powiem szczerze, chwilę później znalazłem drugi, tylko troszkę na grubszej nóżce i zacząłem podejrzewać, że to mogą być te borowiki żółtopore. Jak ktoś jest pewien, co to tak naprawdę było, one leciutko sinieją po przerwaniu, ale nie tak mocno jak krasnoborowik. Dajcie znać w komentarzach. No i tu mamy drugiego grzybka, podgrzybka, klasyczny ciemny, noga twarda, no wygląda ok. Troszeczkę już gąbka niejednodniowa, łagodnie mówiąc, ale zobaczymy później i lecimy dalej. No i minęło kilka chwil, a my mamy pierwszego pięknego grzybka. Spójrzcie tylko, jaki cudowny, młodziutki, zdrowiutki prawdziwek. No taki typowy jednodniowy. Powiem Wam, że mistrzostwo świata, które odbywa się na takiej ściółeczce. No to już powiem Wam, że chyba będzie dobrze. No i spójrzcie, dosłownie parę metrów dalej kolejny przepiękny, młodziutki prawdziwek. Patrzcie. Oby tak dalej, ziomki, bo widzę, że no tutaj dopiero co zaczęła, pewnie jakaś myszka albo ślimaczek, pewnie myszka. Powiem Wam, że rewelacja, twardy, młodziutki, no typowy jednodniowiec. Wow, prześliczny. No i minęło parę minut, a mamy kolejnego grzybka, tym razem też prawdziwek, trochę już taki większy. Raczej na pewno nie jednodniowy, bo gąbka już nie jest taka bielutka, ale dalej jest ok. To będzie ten borowik sosnowy, jak zresztą widzicie tutaj i po runie, i po drzewostanie. A więc ziomuś, lecimy do koszyczka i szukamy dalej. No i spójrzcie tylko, jaki piękny, duży prawdziwek na otwartej przestrzeni. Widzicie? Musiałem sobie włączyć tutaj światełko, bo jestem w takim trochę gęstym lasku i wiecie co? Jak tego zrywałem, o tego, to od razu zobaczyłem kolejnego obok, jeszcze ładniejszego. To już jest taki typowy młodziutki, spójrzcie tylko. Wow. Zaczyna się naprawdę dobry dzień. Już się chwilę temu zaczął, ale to trwa. Rewelacja. I szukamy dalej. No i patrzcie, tam jest wywrócony grzybek. Myślę sobie, o kurczę, ktoś tu szedł. A spójrzcie, obok, co mamy? Ano mamy przepięknego
Młodziutkiego. Prawdziwka. Borowik szlachetny. W pełnej krasie. Super. I szukamy dalej. Widzicie, jak się kopci? Czyli jednak, jak huchnę, to jeszcze takiego upału nie ma. Spójrzcie, tutaj mamy co? Pewnie wiecie już. Rydza. Tutaj po przełamaniu zawsze to będę podkreślał na wypadek, aby ktoś pierwszy mój film oglądał. Wypływa takie mleczko i jest to tak zwany mleczaj rydz. Tutaj mamy jeszcze kilka takich młodziaków. Tam jest jeszcze jeden. Pozbieram je sobie wszystkie i lecimy dalej. Dobra. Mamy tutaj kolejnego bąbelka. Nie ukrywam, że grzyba tego zostawiłem w lesie, bo miałem pewne wątpliwości. Z jednej strony na pierwszy rzut oka myślę krasnoborowik ceglastopory, ale ta nóżka wcale nie jest aż tak czerwonawa. Z jednej strony nie ma też takiej siateczki na tej nodze, która wskazywałaby, że jest to borowik ponury, więc powiem szczerze, miałem wątpliwości, zostawiłem. A jak wy uważacie? I tu mamy kolejnego grzybka, tym razem będzie to podgrzybek klasyczny, nawet twardy i młody, więc może coś z tego będzie. Zobaczymy później. Prezentuje się tak i szukamy dalej, bo gdzieś tu jeszcze w pobliżu coś mi tak mignęło, ale zaraz rozwieję wszelkie wątpliwości. No, tak jak mówiłem, tak też się stało, coś mi tu mignęło. I to się okazało, że widzę podwójnie, bo tu jest jeden, tu jest drugi. O, ten jest śliczny, młodziutki, spójrzcie tylko. A zaraz wam jeszcze pokażę przepięknego grzyba, ale to dopiero w następnym momencie, bo muszę do niego podejść. Spójrzcie, jakie cacko znalazłem. Wygląda ono błędnie. Wiem, że był jakiś taki dziwny grzyb, który ponoć jest jadalny i bardzo drogi, ale powiem szczerze, nie jestem pewien, czy to jest właśnie ten. Ja sobie go muszę znaleźć. Tu niestety nie ma internetu w lesie. Jestem na takim wygwizdowie, że no, ciężki temat. Ale naprawdę super sprawa. I lecimy dalej. No i proszę, uszliśmy parę naście metrów. A moim oczom ukazał się piękny prawdziwek. Już go tutaj zerwiemy. Taki to właśnie. Może nie jest największy. Nie jest jednodniowy, ale jest. I szukamy dalej. Bo widzę, że dzisiaj to mamy praktycznie same prawdziweczki z paroma wyjątkami. Kolejnego grzybka to są to dwa krasnoborowiki ceglastopore. Ciemny kapelusz, czerwona noga, grubiutka, młodziutka i piękna czerwona gąbeczka od spodu. No cóż, grzech nie wziąć. I lecimy dalej. A chodzimy sobie po takich skarbach tutaj. Kroczyłem na takie małe poletko muchów. A na nim znalazłem takiego przystojniaka. Spójrzmy, w jakim on jest stanie. No, stanie dobrze, że nie rozkładł. Normalny grzybek. Myślę, że coś z niego będzie. I lecimy dalej. No, kolejny prawdziweczek. O. Elegancko. No i mamy tu kolejnego grzybka. Pod grzybka.
No i tutaj kolejny raz zostałem zaskoczony. Powiem szczerze, że pierwsza myśl, znowu, krasnoborowik, ceglas, topory, ale jest najcharakterystyczny pierścień żółty wokół gąbki, który wskazywałby, że to jest borowik ponury, ale znowu nie ma takiego charakterystycznego usiadkowania na nodze, więc znowu prośba, co to jest? A spójrzcie, jaki tutaj jest stary, przerośnięty smok. O, i się jeden robal. Pewnie tak, ale przerwę go jeszcze kontrolnie. Zdecydowanie tak, więc nie bierzemy. Ale tu jeszcze trzeba się przyjrzeć troszkę. Spójrzcie, kogo spotkałem podczas grzybobrania. Piękna salamandra. Z tego co czytałem, to one posiadają gruczoły jadowe gdzieś w tych okolicach tutaj, jak jest ten taki nakrapiany tył za oczami. Myślę, że tyle starczy, zostawmy ją w spokoju. I tu już wracając do samochodu, spotkałem jeszcze takiego oto gagatka, który zasili mój, uważam, bardzo fajny koszyczek dzisiaj. Jest tak trochę mniej szlachetniej teraz, ale skoro jest jeszcze miejsce, to czemu by go tam nie wrzucić. I lecimy dalej. No i po drodze jeszcze spotkałem takie myślaczki małe, przydrożne. Jeden, drugi. Dobra, muszę się zwijać, bo to jakiś ktoś szczeka. No i wyszedłem już z lasu, takiego gęstego, na taką drogę. Jak widzicie, leje deszcz, mgiełka. Żybiarzy jak na lekarstwo, ale jacyś tam byli. No i co, robaczki, po grzybobraniu. Bo już po, ale widzicie, cały mokry. Nie wiem, jak wejdę do auta. Fiat Olgini będzie się nadawało po sezonie, chyba tylko do prania tapicerki. No i kolejny dzień udany. W koszu dominują prawdziwki, parę podgrzybków, parę rydzy i dosłownie kilka kurek, jak na lekarstwo. Myślę, że dzień pozytywny. Wracamy niebawem z kolejnym grzybobraniem, a może jakimś wyjściem w góry, bo nosi mnie już troszkę w Tatry Wysokie, dawno nie byłem, a najwyższa pora się przypomnieć. Widzicie, jaka mistyczna mgła za mną, wilków nie ma tam, niedźwiedzi za mną, zresztą jakby zjadł takiego smoka jak ja, to chyba pęk, jak w bajce. No i tu jeszcze na koniec mała panoramka. No i dobra. Żegnamy się z wami tą deszczową aurą. Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Hej! No i tak oto dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Dzięki wam za oglądanie. Pamiętajcie, że oglądając do końca również wspieracie mój kanał. No i co? Wam również życzę udanych zbiorów. Do zobaczenia wkrótce. Hej! Aga, co robisz w tym leśnym tojtoju?